Cześć, witajcie bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Resident Evil, w którym wyruszymy poza mury rezydencji i w dalszym ciągu będziemy zgłębiać sekrety tego miejsca. Mam już wszystkie klucze. Więc zaraz udamy się do takiego przejścia. Jednocześnie miejsca, gdzie będę mógł zostawić te kamienie. Muszę zadowolić się samym shotgunem. Nie mam miejsca na amunicję. Będzie dość ciężko, ale damy radę. W końcu udało mi się zgłębić tajemnicę trybu, czy tam poziomu. Advanced, o Boże, tu jeszcze był jeden. Dobra, chodź. Pach! Czaszka i mózg eksplodowały. Zgłębiłem tajemnicę tego trybu. Bo właśnie jest to jednocześnie i nowy tryb, a także najwyższy poziom trudności. Bo tam na Wikipedii swego czasu czytałem, że w wersji reżyserskiej pojawił się tryb Arranged Mode. Tylko właśnie mnie zmyliło to, że w menu ten tryb nie jest w ogóle określony, tak jakby, tylko po prostu zawiera się, tak jakby w tym najwyższym poziomie trudności, co do mnie jest trochę dziwne, bo tylko właśnie wybierając najwyższy poziom trudności jesteśmy w stanie zapoznać się z tym trybem. A najwyższy poziom trudności może co niektórych odrzucać. No właśnie, tu jest to miejsce na te kamienie. Artefakty, czy tam klucze, sam nie wiem już jak to nazywać, kurczę, jak to szlak. To wszystko robi się z poziomu ekwipunku, trzeba sobie wejść, na przykład w takiej czwórce, w rezydencie czwórce, już późniejszym. Wystarczyło, że kliknęliśmy w tym miejscu i od razu przenosiło nas do naszego ekwipunku. Miejsca, gdzie mieliśmy te wszystkie klucze. A tutaj trzeba sobie wchodzić. Dobra, i ostatni. Nie, troszeczkę mnie dziwi, jak mogłem jeszcze tego klucza nie użyć. Chyba jednak cofnę się z powrotem do safe roomu. Chyba jak wyjdziemy na świeże powietrze, to z trzema pociskami do shotguna. Nie mam szans, no zawsze mogłem ratować się ucieczką. Ale tego nie chcę. Właśnie w przypadku nagrywania speedrunów z tej gry wiara w ogóle nie przejmowała się, czy tam nie zajmowała się likwidowaniem zombie. Omijali wszystkich przeciwników i zbierali przedmioty potrzebne do otwierania kolejnych pomieszczeń i po prostu brnęli naprzód, bo tak się robi speedruny z tej gry. A tutaj w moim przypadku nie ma co się spieszyć. Może coś jeszcze wezmę? W tej skrzyni, tak się zastanawiam, co? Pistolet mi niepotrzebny, póki mam shotguna, chociaż aż 30 pocisków, no może by to zmarnować. Nawet jako pierwsze, bo jednak shotgun to potężniejsza broń. Dobra. Dobra, obejdzie się. Bez herbów, bez medykamentów. Dam radę. Kurde, co ja robię? Chciałem załadować shotguna amunicją do pistoletu.
Nie no, ciągle nie wiem, gdzie mam zmarnować ten kluczyk. Po prostu zapomniałem. Zawsze, gdy przejdzie tą grę, zmarnowałem wszystkie klucze, zużyłem wszystkie klucze, a teraz ciągle mam jeden w ekwipunku, a już mam zamiar opuścić posiadłość. Nigdy mi się jeszcze taka sytuacja nie zdarzyła. Może tutaj? Nie, bo te drzwi otwiera się od drugiej strony. Więc kurczę, nie wiem naprawdę. Musiałem coś przeoczyć po prostu. Ale myślę, że nic ważnego. To może później, przy okazji ponownego powrotu do rezydencji, wyjaśni się ta sprawa. Zobaczymy. Ten klucz zostawimy, nie jest mi potrzebny. Dobra, i może jednak wezmę. Nie to, kurczę. To właśnie. Zmiksowane herby. Zielony, czerwony. Bardzo silny medykament. Aha, i oczywiście przyszykuję sobie pistolet. Najpierw amunicja do pistoletu. Najpierw trzeba zmarnować amunicję do pistoletu. Później przeniesiemy się na shotguna. Te schodki nie są tutaj bez powodu. Trzeba przesunąć je pod te dwie półki. Następnie po nich wejść. I wziąć tą korbkę. Wajchę? Sam nie wiem. Nie znam się na narzędziach. W każdym razie korpa lub wajcha. W tych beczkach nic nie było. O, tak mi się coś, no właśnie, przypomina. Mały kluczyk, ja... Ale nie mogę. Cholera, przydałby się. Dobra, cóż. Kurde, nie mogę. Myślałem, że mogę mimo wszystko zażyć, nawet gdy tego nie potrzebuję. Ale okej, okay, może coś zaimprowizujemy. Bo nie chcę mi się już cofać do safe roomu jednak. Coś zaimprowizujemy. A mianowicie... Chociaż, kurczę. W tym miejscu jednak shotgun. A czemu to zobaczycie? O kurde, idą psy. I wierzcie mi, że mówię tutaj o liczbie mnogiej. O kurde. Ale fajnie, że jak biegnie na mnie kilka tych psów i wystrzela z shotguna, to obrywa się jednocześnie właśnie paru z nich. Wszystkie, które są w zasięgu, tak jakby. Okej. Okay. Ale miałem też coś zaimprowizować. O, właśnie. Ugryź mnie. Dzięki. Dobra, to mogę się już zająć. Bez używania shotguna. Okej. Okay. I teraz możemy użyć i wrócimy się po kluczyk.
Ogólnie gra jest tak skonstruowana, że do jej nagrywania podchodzę zupełnie niezorganizowany. Tak naprawdę nie wiem, ile będzie trwał odcinek, kiedy go zakończę. Nie mam pojęcia. O, tutaj są niebieskie herby. Chcę po prostu pokazać. One są na zatrucia różnymi toksynami, ale także można je złączyć z zielonym herbem. Przynajmniej z czerwonym. Zielony, czerwony plus niebieski. Także jest taka możliwość. Tam przy tym wziąłem mapkę ogrodów. W tym miejscu trzeba spuścić wodę w basenie, żeby przejść. I do tego używamy tej korby. Tudzież wajchy. Dobra. Super. Ale to jest korba wielokrotnego użytku, więc jeszcze nam się przyda w późniejszym etapie. Teraz zeskakujemy na dół. Idziemy tutaj od razu po wspięciu się. Włączamy bieg, gdyż z drzew zaczynają spadać takie węże. Ale z nimi nie ma sensu walczyć, po prostu przed nimi uciekamy. Tutaj, do tej windy. Zjeżdżamy na dół. O, pierwsza animacja z windą. Wspinamy się w tych animacjach, otwieramy drzwi, wejścia po schodach, to teraz przyszedł czas jeszcze na animację windy. Tak w sumie tu było chyba kilka psów, więc jednak może shotguna przyszykuję. No dobra, na razie jeden. Ale już biegnie jego kolega, więc... No co? Aj. Kurde. Ten się zablokował. I co chwilę mam wrażenie, że wpadnie. Uch. Dobra, ale tamten już nie żyje, więc mogę go dobić pistoletem. Wytrzymały skubaniec. Bardzo wytrzymały, bym powiedział. Okej. Ale nie nieśmiertelny. Oj. A! O kurde! Spadaj! Tak jest. Leżeć. Siad. Prawie dopadł. O Boże, czemu on go nie trafi teraz? Okej. No to ja mówię, przynajmniej zmarnuje się amunicję do pistoletu. Tutaj też są. I nie wiem... Właśnie, czy są, czy jest. Więc... Aha, jednak tam widziałem także jednego. Ktoś się wyłonił na chwilę. Teraz także. Więc były dwa. A teraz już ich nie ma. Jak na razie sporo strzelania, ale to może i dobrze. No, teraz jeden, to sobie z nim poradzimy. Używając samego pistoletu. Kurde. Automatyczne namierzanie.
To też czasem zawodzi, niestety. Okej. I odwiedzamy tym samym kolejny budynek. A mianowicie tak zwaną stróżówkę. Czyli miejsce, w którym swoje kratery miała straż. Ochroniarze. Ten posąg nie stał tam bez powodu. Musimy przesunąć go tutaj. I zasłonić tą dziurę, bo jeśli tego nie zrobimy, to chwyci nas takie coś. Puszczaj! O, dobra. O nie, któż tak znowu. Duszę się. Dobra. Będzie nas to wkurwiało, jeśli tego nie zrobimy. Przy każdym przejściu tym korytarzem nas chwyci. Dobra, myślę, że teraz jest zasłonięte. Najpierw wejdziemy sobie do... safe roomu, w którym możemy poczuć się bezpieczni. Dobra. I tak się zastanawiam, co by teraz zrobić. Co zostawić? Aha, no tak, to nam nie będzie potrzebne w tej chwili. Kluczyk nam się przyda za chwilę dosłownie. O, ale warto też podejść tutaj. Spray leczniczy. I amunicja do pistoletu. Chwilka. Tak myślę, a w tej grze trzeba czasem dużo myśleć o takich rzeczach, jak porządek w ekwipunku, czy tam dobór przedmiotów właśnie poszczególnych do ekwipunku. Okej, okay, już wiem. Myślę, że zapiszemy. I z tym tak jak myślę jeszcze dłużej, to najwygodniej byłoby mi w tej chwili zakończyć odcinek. Ale nagram także drugi, od razu, po tym zacznę nagrywać. I postaram się wrzucić dwa od razu. Bo od teraz będzie daleko, bardzo daleka droga do kolejnego save'u, więc mam nadzieję, że ten odcinek się wam podobał. Zapraszam do komentowania, oceniania i subskrybowania mojego kanału. Oraz na kolejne odcinki zagrajmy w Resident Evil. Cześć! Do usłyszenia!